Długo się niektórzy nie widzieliśmy, całe szczęście to wszystko się odmraża, jest coraz lepiej. Cieszę się bardzo też z nowych osób, jest kilka osób, które są dzisiaj w ogóle pierwszy raz z nami, więc też bardzo się cieszymy, że Państwo jesteście z nami. Miejcie dobry, cudowny czas. To był czas, kiedy uwielbialiśmy Boga i ten czas zawsze ma nas przygotować też do tego, abyśmy byli gotowi słyszeć to, co Bóg chce powiedzieć. Dzisiaj chcę się z Wami dzielić słowem, które uważam jest bardzo ważne. Może jak zawsze nie jest łatwe, bo nie zawsze Pan Jezus mówi łatwe rzeczy i proste, ale zobaczycie, jakże cenne, jakże ważne dla życia każdego z nas. Ten fragment Bożego Słowa Jezus wypowiedział, a zapisał go m.in. Łukasz w 9 rozdziale, 23 werset. I chcę Wam powiedzieć, że za wiele rzeczy szanuję swojego Pana i Zbawiciela. Jedną z tych rzeczy jest to, że On nigdy nie oszukiwał swoich słuchaczy, nigdy nie kłamał, nigdy nie kombinował, nigdy nie dodawał, nie koloryzował, co niestety czasami mnie się zdarza, wybaczcie, Panie, wybacz, pracuję nad tym. Pan Jezus był po prostu przezroczysty, święty. I wiecie, i kiedy to czytałem tak, lubię sobie wyobrażać te rzeczy, kiedy On stał, ci ludzie szli za Nim. Jezus zrobił jedną fantastyczną rzecz. Miał odwagę patrzeć im w oczy, tak jak teraz patrzę Wam w oczy. I dzisiaj wierzę, że również patrzy każdemu z Was w oczy z tą niesamowitą miłością, jaką miał do nas. I czasami mówił właśnie takie trudne rzeczy. Ten fragment Łukasza 9:23 mówi, na razie tylko od tego zacznę, jeśli kto chce. Chcę podkreślić słowo chce. Usłyszcie to troszkę inaczej, niż tak jak się to czyta. Jeśli kto chce, nie musi. Jezus mówi, jeśli ktoś chce. I teraz przeczytam cały ten fragment. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce, pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci i szkodę poniesie. Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i aniołów świętych. Jeśli kto chce. To jest zaproszenie. Ale zanim omówimy ten fragment, pozwólcie, że jeszcze raz przypomnę, powiem i spróbujemy to poukładać, bo wierzę, że jest to niezwykle ważne w takim trochę bałaganie, który gdzieś mamy. W tych różnych nieraz nauczaniach, czy zobaczycie też względy historyczne tutaj mają znaczenie. Więc chcę powiedzieć jeszcze raz, coś co wiecie. Dar życia wiecznego, dar zbawienia, przebaczenie grzechów, to jest łaska, tak? To jest dar od Boga. Amen, zgadzamy się? Dar życia wiecznego, zbawienie, przebaczenie grzechów jest darem i prezentem dla każdego człowieka, który wierzy. I mówimy, że zbawienie jest za darmo i to prawda, ale tylko w kontekście daru i prezentu. Ponieważ Pan Jezus zapłacił najwyższą cenę, jaką tylko możesz sobie wyobrazić za to, abyś żył na wieki. Ale tak, jest to dar, jest to prezent od Boga. I to, co możesz zrobić, możesz ten prezent, jak już dobrze wiecie, albo przyjąć, albo odrzucić. Bóg tak to niezwykle zaplanował. Święty Wszechmogący, Bóg Ojciec, że posłał swojego Syna na świat. Jak wiecie, po to, aby każdy człowiek, kto w Niego uwierzy, aby miał życie wieczne. I to jest ten cudowny i fantastyczny Boży plan Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Szkoda, że tylko my ludzie tak często wybieramy swoją drogę, swój plan na życie, a nie Boży plan. Kiedy mówimy, często rozmawiam z ludźmi i mówię, że zbawienie jest za darmo. Wiem, że też tak macie. Czasami ludzie mówią, jak to za darmo? Chcieliby coś do tego dodać. I chcę Wam powiedzieć,
Nie będę tego usprawiedliwiał, ale zrozumcie, że trochę mają rację. Dlaczego? Bo całe życie tak nas nauczali. Bo cały system religijny mówił nam przez lata, że jak będziesz dobrym człowiekiem, to pójdziesz do nieba. Jak będziesz takim sobie, to pójdziesz do czyśćca. A jak będziesz absolutnie beznadziejnie paskudnym, to pójdziesz do piekła. Tylko ja mam pytanie, gdzie Słowo Boże chociaż w jednym fragmencie tak naucza? Wiecie, to jest jedno z moich ulubionych powiedzeń, więc przypomnę, gościu słyszą po raz pierwszy. Jeśli do nieba można się dostać poprzez spełnianie uczynków, poprzez taką teologię, to odpowiedzcie mi, po co Chrystus umarł? Słowo Boże mówi wyraźnie, bardzo wyraźnie. Wielu z nas zna ten fragment na pamięć. Albowiem łaską zbawieni jesteście. Przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I dalej czytamy, Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nasz Bóg, abyśmy w nich chodzili. I tu kolejne moje ulubione powiedzenie. Jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, naśladowcą Chrystusa, to według tego słowa, jeszcze raz ci coś powiem, zbawienie i życie wieczne masz za darmo. Ale to, że starasz się być dobrym człowiekiem, nie robisz Bogu żadnej łaski. Amen? Dziękuję. Kolejność musi być właściwa. Jesteśmy powołani w Chrystusie do dobrych uczynków, ale nie możemy sobie zasłużyć na zbawienie, bo inaczej cały niesamowity, cudowny plan Bożego zbawienia To się nie trzyma, chciałem powiedzieć. To się nie zgadza, no. Zbawienie jest za darmo. Coś ci powiem. Nic nie możesz do tego dodać. Nic nie możesz dodać do tego, aby Bóg kochał cię bardziej. On w Jezusie Chrystusie zrobił już wszystko, co mógł. Amen? Macie to? Jedyne, co możecie zrobić, przyjmujemy ten dar albo odrzucamy. Wierzę, że wszyscy... I tu, i tam w domach przyjęliśmy ten dar. Niesamowite. Śpiewamy piosenki w naszych wspólnotach, kościołach. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Pamiętacie, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. I coś wam powiem. I Bogu niech będą dzięki za ten dar. Chcę ci coś powiedzieć. Bogu chcę podziękować za to, że właśnie tak to wszystko zaplanował. I dzięki Chrystusowi, dzięki Jego ofierze ja dzisiaj mogę tutaj stać. I mogę powiedzieć, że ja, Mirek, dzięki Chrystusowi będę żył na wieki. I nie dlatego, że staram się być dobrym człowiekiem, bo właśnie przyjąłem ten dar. I to jest moja radość. Tym jest moja radość. To mnie napędza do tego, aby żyć i starać się być dobrym człowiekiem ze względu na Niego, a nie odwrotnie. I teraz posłuchajcie, bo to ważne. Trochę to poukładam, a zaraz przejdę do tego fragmentu z Łukasza. Jezus w Ewangelii Jana w 3 rozdziale mówi, że człowiek musi się na nowo narodzić. I znacie to, mówiliśmy o tym wiele razy, więc nie będę teraz tego cytował, czytał. Więc chcę ci powiedzieć, jeśli się na nowo narodziłeś, jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, uczyniłeś Go swoim Panem i Zbawicielem, to musisz teraz wiedzieć, pojąć i zrozumieć jedną rzecz. Że od tego momentu będziesz w procesie uświęcenia do końca swoich dni. Będziesz w procesie uświęcenia do końca swoich dni. I tu pojawiają się dwa niesamowite fragmenty Bożego Słowa. Ponieważ Słowo Boże mówi, że bez uświęcenia nikt nie ujrzy Boga. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Wow. No ale zaraz, zbawienie jest za darmo. No, powiedzieliśmy, że w kontekście łaski jest za darmo. No to znaczy się, że co? Chcę obalić tą teologię, czy jeśli tak myślisz, że skoro zbawienie masz za darmo, to teraz możesz robić, co chcesz, ponieważ Chrystus umarł za wszystkie twoje grzechy i te przed poznaniem Chrystusa i niestety za te, które jeszcze ci się zdarzy gdzieś tam coś zrobić. Słowo Boże mówi wyraźnie, bez uświęcenia. Proces uświęcenia to nie jest pobożne życzenie. Bardzo was proszę, bracia i siostry, wiecie, no tak by wypadało, bo chrześcijanie to tacy ludzie, którzy powinni być porządnymi ludźmi. To,
to życie powinno ich wyglądać troszkę inaczej niż tych wszystkich ludzi w świecie. Nie, Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie. Dążcie do pokoju ze wszystkimi, do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Boga. A w 1 do Tesaloniczan czytamy, posłuchajcie, taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze. Taka jest wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeczeczeństwa, czyli nieczystości seksualnej, aby każdy z was umiał utrzymać swoje ciało w czystości i w poszanowaniu. Nie z namiętności rządzi jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swojego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiedzieliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Taka jest wola Boża, uświęcenie wasze. Dzień dobry, witajcie w Kościele. I tu zaczniemy nad sobą pracować. Zbawienie i życie wieczne powinno, musi, nie chcę tego używać, ale jeśli to jest naturalne, jest powodem do tego, że jesteś szczęśliwym, radosnym człowiekiem, pełnym chwały i wdzięczności. Ale niestety każdy z nas, kiedy się rodzi na nowo, wnosi do tego nowego życia cały bagaż wielu złych, paskudnych zwyczajów, przyzwyczajeń, rzeczy, które nie godzi się, żeby już robiła nowa osoba. I to jest proces uświęcenia, w którym musimy chodzić. I zależy mi na tym, żebyśmy to złapali i zrozumieli. Czyli decyzja pójścia za Jezusem, oddaję swoje życie Jezusowi, jesteś nowym stworzeniem, otrzymujesz zbawienie i teraz masz całe życie na to, aby się uświęcać. Teraz do tego wrócę, bo Jezus o tym mówi. Jeśli kto chce pójść za mną, mówi Pan Jezus. To jest niezwykłe, bo Słowo Boże, słuchajcie, ten fragment i to, o czym dzisiaj mówimy, jest dla tych, którzy, dla was, drodzy Państwo, którzy jesteście pierwszy raz z nami, ale również jest dla nas, którzy być może decyzję pójścia za Jezusem podjąłeś rok, 5, 10, może 30 lat jesteś wierzącym człowiekiem, a może więcej. To słowo jest dla każdego. Jeśli kto chce, powiedział Jezus, pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Pan Jezus w tym fragmencie mówi jasno, szczerze i bardzo wyraźnie. Mówi do ciebie i do mnie. Jeśli poważnie myślisz o tym, aby pójść za mną, jeśli myślisz o tym poważnie, aby pójść za mną, to musisz umrzeć dla samego siebie. Nie będę cię oszukiwał. To najlepsza droga, to jedyna droga, mówi Jezus, ponieważ ja jestem drogą. Innej drogi nie ma. Co to oznacza? Niech się nie marszczą wasze czoła. Nic złego się nie wydarzy. Zobaczycie, jaka to piękna droga. To oznacza, że oddajesz Jezusowi w panowanie każdą sferę swojego życia. Czy to jest łatwe? Nie. Czy to jest proste? Nie. Nie wiem, gdzie chodziliście wcześniej, ale w tym kościele nikt nigdy nie mówił, że to jest proste. Ponieważ Pan Jezus też nie mówi, że to jest proste, ale mówi, że jest to jedyna właściwa i słuszna droga. To nie są proste słowa. To jest jedno z tych nauczań Pana Jezusa, które kiedy czytam swoją Biblię, wolałbym, wiecie, przerzucić tą karteczkę, nie? Jeśli kto chce pójść za mną, jak zaprzeć się samego siebie, jak to z tym krzyżem i to codziennie. Co to oznacza zaprzeć się samego siebie? Czy to oznacza śmierć dla własnych pragnień i ambicji? Jeśli tak myślisz, to w ogóle nie poznałeś Boga.
Albo przynajmniej nie tego, którego ja znam. Czy zaparcie się samego siebie to śmierć dla własnych pragnień i ambicji? Pomyśl o tym. Czy chrześcijanie to żywe trupy? Bez własnych marzeń, pragnień? Może powinienem rozdawać takie, wiecie, przed nabożeństwem. Nie. Chcę ci coś powiedzieć. Takie postawienie sprawy to religia, to religijność. Tak właśnie religia przedstawia wiarę w Jezusa Chrystusa. Zapieranie się samego siebie to akceptacja Bożej woli i kierownictwo w moim życiu. Kochani, każdego dnia umieram dla siebie, aby żyć dla Niego, aby żyć z Nim. Apostoł Paweł, pamiętacie? Ta niesamowita przygoda, prześladowca Kościoła. Ludzie się go bali. Robił okropne rzeczy. Spotyka Jezusa. Od tej chwili wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia. I kilka lat potem pisze te piękne słowa. Znam je na pamięć. Drugi do Galacjan. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele to życie w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i posłał samego siebie za mnie. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. I tu znowu dochodzimy do takiego trudnego i dość niebezpiecznego momentu właśnie w życiu Kościoła, kościołów. Bo w zależności od denominacji, oto podaje nam się szereg różnych chrześcijańskich nakazów, zakazów i nie wiem czego tam jeszcze. Jest ich całe mnóstwo, więc powiedziałem to, szaleństwo gdybym chciał to wymieniać, ale każdy z was wie, nie możesz tego, nie możesz tego, nie... To jest religia. Słowo Boże mówi, wszystko możesz, ale nie wszystko jest pożyteczne. Najprościej sprowadziłem to do takich rzeczy, takich grzecznych rzeczy i takich, wydawałoby się, mądrych rzeczy. Posłuchajcie, te zakazy i nakazy, jeśli chcesz być dobrym chrześcijaninem, dobrym człowiekiem, to po pierwsze, chodź regularnie w każdą niedzielę do kościoła. To jest obowiązek. Macie tu chodzić, bo jak nie będziecie za tydzień, będę dzwonił do was. Po drugie, powinniście, i to już jest bardzo poważne, proszę się nie śmiać, powinniście finansowo wspierać wasz lokalny zbór, wasz lokalny kościół i powinniście hojnie łożyć na każdą dobrą sprawę, o której tu mówię. Po trzecie, powinniście każdy z was prowadzić moralne życie i do tego wszystkiego powinniście czytać Słowo Boże i modlić się każdego dnia. Dobrze powiedziane, prawda? Pomyślcie na tym, co w tym jest złego. Powiedziałem dobre rzeczy, ale jeśli odwrócimy kolejność, to znowu wracamy do religii, do religijności, a to się Bogu nie podoba. Czy Jezus tak nauczał? Chcę ci coś powiedzieć. Jeśli Jezus będzie na pierwszym miejscu w twoim życiu, jeśli będziesz Go kochał tak, jak On kocha Ciebie, to nie będziesz się mógł doczekać następnej niedzieli, kiedy tu przyjdziesz. Nie będziesz się mógł doczekać tego, kiedy jest kolejna grupa domowa i gdzie są jakieś fajne spotkania, gdzie mogę być z ludźmi. Widzicie różnicę? Jeśli Jezus będzie siedział na tronie Twojego życia, nie będziesz miał problemu z tym, że będziesz wspierał lokalną wspólnotę i każde dobre dzieło, o którym tutaj mówimy. A moralne życie w ogóle nie będzie problemu z prowadzeniem moralnego życia i zastanawianiem się, co jest dobre, a co złe, ponieważ to On będzie wszędzie z Tobą. A kiedy On jest z Tobą, to jakoś nie wypada grzeszyć. A czytanie Słowa Bożego i modlitwa? Boże mój, modlitwa to nie jest klepanie regułek. To jest rozmowa z Twoim ukochanym tatą, najlepszym Bogiem. Czy trzeba się do tego zmuszać? Nie mogę... Teraz gadam do was, ale tato słyszy.
w niebie. Każda chwila jest przyjemnością z Nim. O, teraz muszę się pomodlić. Ludzie, muszę się pomodlić. Wiecie, mówiliśmy o tym, zgadzam się, są momenty w życiu i to nie jest temat dzisiejszego nauczania, że rzeczywiście jesteś słaby, zmuszaj wtedy swoje ciało, żeby się modlić, ale nie o tym jest dzisiaj mowa. Mówię o tej naturalnej miłości, tego, że w religia tak stawia rzeczy. Musisz to, nie możesz tego, nie możesz tamtego, nie możesz i tak dalej, i tak dalej. Nie. Chcę ci coś powiedzieć. W relacji miłości, w relacji przyjaźni, relacji ojciec-syn, ojciec-córka, wszystkie te rzeczy robisz z przyjemnością, radością i wdzięcznością. Amen? Przecież to jest przyjemność być z naszym Bogiem. I kiedy Jezus mówi takie trudne słowa, one tak naprawdę nie są do końca aż tak trudne. Ale nie możemy ich lekceważyć. Pamiętajcie, że bez miłości te wszystkie rzeczy to jest religia. A pamiętacie, komu Pan Jezus najbardziej sprzeciwiał się, jak był na ziemi? Religijnym ludziom, którzy mówili innym, co im wolno, a nie wolno, sami tak nie żyli. Dzisiaj też tacy są. Jeśli kto chce pójść za mną, mówi Jezus. Popatrzcie teraz na ten fragment troszkę inaczej. Może właśnie z radością, może z uśmiechem na twarzy, a nie kto chce pójść za mną. Tak. Ja chcę pójść za Nim. Ja już poszedłem wiele lat temu, jak wiecie. Ta podróż trwa. Pan Jezus nigdy do życia nikogo z was nie wszedł na siłę. Dlatego popatrzcie, jak brzmi ten fragment, jeśli ktoś chce. Chcesz? Jeśli nie oddałeś nigdy życia Jezusowi, jeśli nie poszedłeś za Nim, najpiękniejsza rzecz, jaką możesz zrobić. Jezus mówi, zapraszam, to jest twoja decyzja, twoja wola. Nikogo nie zmuszam. Najpiękniejsza podróż. Jezus mówi, zapraszam cię do najpiękniejszej podróży twojego życia, jaką tylko możesz sobie wyobrazić. To jest właśnie iść za Nim, naśladować Go. To przywilej, to radość, to przyjemność. To nie nakazy i zakazy. Jonatanie, poproszę cię już. To nie nakazy i zakazy. To życie pełne radości. Oczywiście, że wiele rzeczy nie powinniśmy robić. Wiele słów nie powinniśmy wypowiadać. Jeszcze raz przypomnę, masz całe życie na to, aby być w procesie uświęcenia. Umiłowałem cię aż do końca, moje dziecko, mówi Bóg. Bardziej się nie da. Umarłem za ciebie na krzyżu. Kocham cię. I chcę, żebyś żył ze mną na wieki. I mało tego, że chcę, żebyś żył ze mną na wieki, to chcę, żebyś tu na ziemi miał dobre życie, wartościowe życie. Dlatego powiedziałem ci takie słowa. Jeśli chcesz pójść za mną, zaprzyj się samego siebie. Bierz swój krzyż, naśladuj mnie. Wiecie, jak to z tym krzyżem? Był pewien... Wy to znacie już, ale goście nasi nie znają, więc pozwolę sobie to przypomnieć i powiedzieć. Był pewien pobożny, religijny człowiek, który tak bardzo mówił, że ten krzyż, który dźwiga, jest za ciężki. Mówi, Panie, ja już nie daję rady z tym krzyżem moim. Zmiłuj się nade mną, zrób coś z moim krzyżem. No i Pan Jezus zlitował się i wziął go do takiego magazynu z krzyżami w niebie. Mówi, dobra, to wybierz sobie jakiś. Taki malutki zobaczył, pognał. On był tak ciężki, że mało się chłop nie wywrócił. Nie, bo w ogóle nie chcę tego. Ten był dosyć taki lekki, wyglądał ze steropianu, ale tak go uwierał, więc naprzymierzał się tych krzyży. O, ten jest odpowiedni chyba. No i wziął, przymierzył, mówi, pasta, to ten bym chciał, ten mi pasuje. Pan Jezus mówi, to się dobrze składa, bo to twój, wracaj. Słowo Boże mówi, że nie przyszło na was doświadczenie, na nas, próba, cokolwiek, która by przekraczała nasze siły. Wiem, bo często mi się tak wydaje, że już nie dam rady, nie udźwignę, ale wracam do tego słowa.
Bóg mówi, ja jestem z tobą. Jeśli chcesz pójść za mną, Pan Jezus mówi, widzisz moje dziecko, to ja stworzyłem ten świat. To ja stworzyłem ten świat i ja wiem, co jest dla ciebie dobre. To ja stworzyłem ten świat i jeśli ja będę na tronie twojego życia, twoje życie będzie wartościowe. Nie będziesz musiał chodzić po śmietnikach tego świata. Pójdź za mną. Dzisiaj jeszcze raz to powiem do każdego z was. Wierzę, że Jezus dzisiaj patrzy w twoje oczy, tak jak patrzył wtedy swoim słuchaczom. I do każdego z was mówi, pójdź za mną. Może gdzieś pogubiłeś się w tym swoim chrześcijańskim życiu, a może pierwszy raz to słyszysz. Jezus mówi, pójdź za mną i zaufaj mi. Chcesz wiedzieć, czy niestety dałeś się wplątać w sidła religijności, czy też jesteś na nowo narodzonym dzieckiem Bożym? To proste, odpowiedz sobie na to proste, jedno proste pytanie. Powiedz mi, kto siedzi na tronie twojego życia? On, Król Królów, Pan Panów, Jezus Chrystus? Czy moje i twoje ego? Nie wiem, czy pamiętacie, starsza załoga będzie wiedziała, w latach 90. była taka ulotka malutka, czarno-biała, przez którą Ewangelię poznało, Jezusa poznało miliony ludzi. To się nazywało Cztery Prawa Duchowego Życia. Jedną z pierwszych fragmentów, jakie tam były, dotyczące właśnie tego, co teraz mówię, był taki narysowany tron życia i dokładnie tam było to przekazane. I to było to pytanie, kto siedzi na tronie twojego życia? Jezus czy ty? Zapieranie się samego siebie to nie są małe chrześcijańskie samobójstwa. Przychodzisz w niedzielę, popełniasz samobójstwo chrześcijańskie, bo trzeba umierać dla Pana. A już w najgorszym wypadku dwa razy w roku na święta. Zwróćcie uwagę, Jezus powiedział codziennie. Kiedyś mi to umknęło. Dzieliłem się kiedyś z wami. Czytałem to, że z tym krzyżem, codziennie. Codziennie zapraszaj Go do swojego życia. Codziennie, kiedy tylko otworzysz oczy, uczyń Go Panem swojego życia. Wielu z was ma te fragmenty, których na grupach domowych się uczymy. Pierwszy fragment, który wam dałem, jest napisany: wyznaję swoimi ustami, że Jezus jest Panem i wierzę w sercu swoim, że Bóg Chrystusa wzbudził z martwych, abym ja, Mirek, był zbawiony. Jedna z pierwszych rzeczy, jaką mówię, kiedy otwieram oczy, żeby świat widzialny i niewidzialny wiedział, do kogo należy. I dziękuję Mu za to. Tu chodzi o to, kto sprawuje władzę w twoim życiu. Czyja wola dominuje w twoim życiu. I tu specjalnie podkreślam i używam słowa dominuje, że potem ktoś nie przekręcał moich słów, bo już powiedziałem dzisiaj. Jak to zrozumiesz, to będziesz wiedział, jak piękne jest życie, jak fascynujące życie jest z Bogiem. I że prawdziwa wolność jest i szczęście jest w Nim, a nie w tym zepsutym świecie. Amen. Ja dobrowolnie każdego dnia oddaję swoje życie w ręce Jezusa Chrystusa. Dobrowolnie. Ponieważ Mu ufam i wiem, że Jego wola jest lepsza od mojej. Jego pomysły na życie są znacznie lepsze niż moje. Każdy, kto zna moje historie, Panie, wybacz, dobrze, że jesteś. O! Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją, a kto straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Poproszę już zespół. Posłuchajcie. Jak w takim razie wdrożyć w życie to, co słyszeliśmy? Jak do tego podejść? Po pierwsze, jeszcze raz to powiem.
bez miłości to religia. Powiedziałem, podkreślę, jeśli to zrozumiesz, to pod koniec tego nauczania możesz za mną powiedzieć: to nie są wcale takie trudne słowa, jak myślałem. Na początku powiedziałem wam, to nie jest łatwa mowa, ale nie jest łatwa, kiedy podejdziesz do niej w sposób religijny, ale kiedy podejdziesz, kiedy go pokochasz, kiedy zrozumiesz, jak bardzo on cię ukochał, wtedy będziemy wiedzieć, że ten fragment jest błogosławieństwem dla każdego, każdego, kto słucha. Po drugie, nie jesteś sam. Pan Jezus powiedział, muszę odejść. Pamiętacie po co? Żeby dać mojego ducha w wasze serca. Każdy, kto jest narodzony na nowo, jest świątynią Ducha Świętego. Duch Święty mieszka w tobie. Nie jesteś sam, a doskonale wiesz, że w Nim, w Chrystusie, w Duchu Świętym masz wszelką moc i autorytet do tego, aby prowadzić święte i czyste życie. Powiecie amen? Mamy siebie nawzajem w końcu. Masz wspólnotę i Kościół. Swoją duchową rodzinę, która powołana jest do tego, abyśmy się wspierali, okazywali sobie wsparcie, motywację, szacunek i pomagali sobie w życiu. Myśląc w tym kontekście, pamiętajcie, święty, wszechmogący Bóg nie wymaga od ciebie doskonałości, ale dojrzałości. Nikt nie jest doskonały, tylko On. Jesteśmy w procesie uświęcenia. Nie wymaga doskonałości, ale dojrzałości. Apostoł Paweł pięknie to podsumował w tym fragmencie z Listu do Rzymian, który też dobrze znacie. Powiedział w ten sposób: wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, posłuchajcie, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego, abyście umieli odróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co jest miłe i co jest doskonałe. Jakie to proste. Jakie to proste. Jeśli to chcę, zapraszam. Pójdź za Jezusem. Albo pierwszy raz, albo zrób to dzisiaj na nowo. Powiedz: Panie, oddaję Ci tron mojego życia. Panuj nad nim. Kieruj. Poukładaj to wszystko. Tyle rzeczy nie rozumiem. I nie będziesz rozumiał. Ale jeżeli zbudujesz swoje życie i będziesz je budował na Nim, na fundamencie Chrystusa, twój dom, twoja budowla, twoje życie się ostanie bez względu na to, jakie życiowe wichry i burze przyjdą. Amen. On jest miłością. Kocha ciebie i mnie. I mówi: zapraszam. Pójdź za mną.